Siema, witam Was w kolejnym odcinku, do którego podchodzę już po raz trzeci, bo dwie na początku nagrałem się dotąd i było widać tylko moją szczękę, a przed chwilą miałem kolejne podejście i w trakcie nagrywania zadzwonił telefon. Przepraszam Was, że nagrywam odcinek ze swojego łóżka, a to dlatego są dwa powody. Po pierwsze, widać moją tablicę, a po drugie, ważniejszy powód jest taki, że temperatura powietrza bardzo spadła w Chinach. W mojej miejscowości w ciągu tygodnia z 23 do 10 stopni i Chińczycy nie mają ogrzewania na południu, dlatego taka sama temperatura jak jest na zewnątrz jest i tutaj, z tym, że ja nieco oszukuję, za Wami jest grzejniczek, dlatego tutaj mam znośną temperaturę w pokoju. No, możecie zobaczyć Chiny Chinami. Takie rzeczy tutaj się dostaje od studentów na prezent. Ach, typowo chińskie, słodkie, tak? I to jest moje zdjęcie, ale nie o tym. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co pewnie Was ciekawi i co jest strasznie zakłamane na Zachodzie. Mianowicie jestem przekonany, że to, co ja dzisiaj powiem, odmieni Wasze spojrzenie na temat tych biednych, komunistycznych Chin. Okej, powoli. Wypisałem sobie, o czym dzisiaj porozmawiamy, żeby nic nie zapomnieć. Pierwsza rzecz, chińskie wartości. Musicie zdać sobie sprawę, że jest to zupełnie inna kultura niż nasza. Co za tym idzie? Mianowicie w Chinach liczą się pieniądze i pieniądze są tutaj wykładnikiem człowieczeństwa, czy może najważniejszą cechą, jaką powinien mieć w sobie przede wszystkim facet, ale również kobiety, tak? I powoli, jeżeli na Zachodzie widzimy biedaka na ulicy, to nam się wydaje, my jemu współczujemy, tak? To jest szlachetnie być biednym na Zachodzie, tak? Tak jesteśmy wychowani w tym duchu, współczujemy biedakom, widząc, że braka na ulicy, gdzieś tam mamy ten wewnętrzny głos, że należy takiej osobie pomóc. W Chinach? Nie. Kiedy ja idę z Chińczykami i widzimy żebraka, których jest tutaj wielu, a to z powodu, o których zaraz powiem, jeżeli ja widzę żebraka, odruchem zachodniego człowieka wyciągam jakieś tam drobne, chcę mu rzucić, a moi chińscy znajomi mnie powstrzymują i mówią, niech on się bierze do roboty. Albo nawet jeżeli widzimy kogoś okaleczonego, bo nie ma zasiłku, nie. I ktoś okaleczony też musi dbać o sposób, w jaki będzie zarabiać, czyli na przykład często widzi się kogoś bez kończyny, ktoś śpiewa do mikrofonu i ma tam wyłożony futerał do gitary, rzuca mu się drobne, tak? Czyli nawet taka osoba jest zmuszona do pracy w jakikolwiek inny sposób. Ale po kolei. Wartości. Słuchajcie. Chińczycy... Nie. Chińczycy nie są buddystami. Ok? O tym zapomnijcie. Chińczycy są ateistami. Zdecydowana większość Chińczyków to są ateiści. I skoro im jest dane jedno życie, hulaj dusza, piekła nie ma, to co robią? Chcą przeżyć życie w przyjemności, co za tym idą, chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy, które później przekażą szczodrobliwie swojej rodzinie. Czyli tutaj pieniądz jest kluczowy. I jeżeli ty nie zarabiasz pieniędzy, my tobie nie współczujemy, to oznacza, że jesteś pierdołą, ok? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Więc jeżeli ktoś jest nierobem i pierdołą, to w Chinach nie ma czego szukać. I tylko spojrzę szybko, aha, bo tutaj jest jedna rzecz, o której nie napisałem, ale to wciąż będzie się zawierało w wartościach. Słuchajcie, w Polsce, czy generalnie na Zachodzie, ktoś jest singlem, jeżeli jest to kobieta, my jej życzę Ci cudownego faceta, który Cię będzie kochał, pozostanie z Tobą do końca życia, tak? Facetom się życzy, no, życzę Ci jakiejś kochającej dziewczyny, z którą można kraść konie, tak? A w Chinach kobiecie życzy się bogatego mężczyzny, a facetowi pięknej kobiety. I teraz dochodzi do strasznych absurdów. W naszym rozumieniu dochodzi do strasznych absurdów. Podam Wam przykład. Kara śmierci w Chinach funkcjonuje i ma się dobrze. I słuchajcie, można znaleźć dokumenty takie w internecie, na YouTubie, że są specjalne ośrodki w Chinach dla sierot czy półsierot rodziców skazanych na śmierć. I na przykład wyobraźcie sobie, jaki był tam wywiad ze starszym małżeństwem. To starsze małżeństwo chciało, żeby
ich zięć zabił ich córkę. I za to miano dokonać na nim wyroku śmierci. No i wyobraźcie sobie, że ci teściowie się za nim wstawiali, żeby tylko go nie zabijać. A dlaczego? Bo chodzi o pieniądze, tak? Jak oni stracili córkę, stracili zięcia, to nie ma ich kto utrzymywać. Emerytury są takie, szczątkowe. Pewnie działają, nie wiem jak do końca, ale wszyscy martwią się o swoją przyszłość. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Póki co, aha, jeszcze o tych wartościach. Słuchajcie, jak na przykład macie portale randkowe, tak? W portalach randkowych w Chinach, czyli taka nasza, nie wiem, sympatia czy fotka, jednym z kryteriów obowiązkowych, które należy wypełnić, jest ile miesięcznie zarabiasz. I są tam te przedziały, tak? Widełki różnego typu. Pewnie ludzie przekłamują, ale to nieistotne. W każdym razie to dowodzi temu, jak pieniądz jest ważny w Chinach. Jeżeli ja pytam nawet swoich uczę w różnego typu podstawówkach, czy pytam swoich studentów, już dorosłe osoby, pytam ich, kim oni by chcieli zostać w przyszłości, to większość z nich odpowiada, że chcieliby zostać bossem albo po prostu chcieliby być bogaci. I koniec. Nie ma, że chcieliby zostać astronautą, policjantem czy czymkolwiek. Nie. Oni chcą mieć siano. Ma się zgadzać i koniec. I dowodem tego, jak to w Chinach wygląda, jest facet imieniem Jack Ma. Oczywiście Jack to jest jego angielskie imię. To jest facet, który jest właścicielem AliExpress, Alibaby, czyli tych wszystkich portali handlowych, internetowych. No i on jest najbogatszym Chińczykiem, być może jest tam w pierwszej piątce. I on jest w Chinach największym celebrytą. Celebrytą, przepraszam. Wyobrażacie sobie, że okej, do niedawna najbogatszym Polakiem był Kulczyk, świętej pamięci Kulczyk. Nie wiem, kto jest teraz najbogatszym Polakiem i szczerze mnie to nawet nie obchodzi, tak? Czy wy wyobrażacie sobie, żeby Kulczyk był w centrum kultury masowej, a w Chinach ten Jack Ma jest? Słuchajcie, jak w co drugim eseju, jak uczę tutaj, przypomnę, pisania akademickiego, w co drugim eseju moi studenci o nim piszą. On jest tutaj legendą. Tylko dlatego, że ma pieniądze. Okej? Okay? Spójrzmy. Chciałem wam przedstawić ten wyraz tuhao. Przynajmniej się nauczycie trochę chińskiego. To oznacza dosłownie nowo bogacki. W ciągu 30 lat Chiny się strasznie zbogaciły, dlatego powstał ten termin i on określa kogoś nowobogackiego, takiego w naszym rozumieniu, czyli po prostu ktoś, kto nie jest ani duchowo, ani kulturalnie wysoko postawiony, natomiast lubi się obnosić ze swoim bogactwem. I dla przykładu wspomniany iPhone, Chińczycy mają bzika na punkcie iPhone'a, chociaż potrafią sami wyprodukować dużo lepsze telefony, no ale iPhone to jest iPhone. I w Chinach powstał iPhone, który miał tak zwany Tuhao Gold, czyli miał kolor złota dla Tuhao i on był o chyba tam 1000 czy 2000 yuanów droższy niż zwyczajny iPhone. I ludzie go chcieli mieć tylko po to, żeby szpanować, tak? Okej. Przyrost naturalny. Jak to się dzieje, że na Zachodzie, chociażby weźmy na przykład Polskę, mamy becikowe, mamy 500+, a jakoś się coraz więcej dzieci nie rodzi. A w Chinach nie ma socjalu, dlatego dzieci się rodzą. Krótko. Oni muszą ograniczać przyrost urodzenia. Pewnie pamiętacie, że była ta polityka jednego dziecka, w tej chwili jest polityka dwójki, czyli i to też nie dla każdego, tylko w sytuacji, kiedy któreś z rodziców było jedynakiem, mogą mieć w tej chwili dwoje dzieci. No więc to funkcjonuje od roku. W tej chwili jest pełno noworodków, pełno kobiet chodzi w ciąży. Szczególnie to jest częsty widok, że idzie kobieta, ma wózek i jest w ciąży. I tutaj jest nagle pełno dzieci, więc ludzie otwierają przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Ale skąd to się bierze, że oni mają taki przyrost naturalny? Nie wiem, jak funkcjonują emerytury, ale ten wspomniany przykład, że chcieli, żeby ocalić jego zięcia od śmierci. Generalnie w Chinach to się bierze z filozofii konfucjańskiej, która tutaj jako tako się jeszcze ma. Należy dbać o swoją rodzinę. A co, jak rozumiemy dbanie o swoją rodzinę? No, utrzymywanie rodziców na starość. Dlatego oni chcą mieć jak najwięcej dzieci, bo dzieci są zapewnieniem na przyszłość, tak? I teraz dochodzi do takich absurdów, że w Chinach przez to, że
ograniczają ilość urodzin, no propaguje się aborcję. I teraz jest taki pewien absurd, że w niektórych miejscach w Chinach na 100 dziewczynek przypada 114 facetów, tak? Chłopców, powiedzmy. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że oczywiście jeżeli kobieta wiedziała, że ma się jej urodzić córeczka, a mogła mieć tylko jedno dziecko, no to dokonywała aborcji, tak? Więc w tej chwili aborcja jest wciąż, natomiast jest zakaz badania płci dziecka przed jego narodzinami. Dlatego, że jak była dziewczynka, no to miała większe prawdopodobieństwo, żeby została wyskrobana. I dochodzi do tego, że na przykład jeżeli mamy tam o 14 chłopców więcej, wiadomo, że oni nie znajdą żony. I teraz między nimi jest wyścig zbrojeń, kto zarobi więcej pieniędzy. Więc młodzi Chińczycy są cały czas poddawani tej presji, że oni muszą zarabiać pieniądze. I jak na przykład pewnie macie znajomych na Facebooku, którzy czymś tam handlują. W Chinach, jakbym przejechał przez swojego WeChata, czyli jestem chińskim Facebookiem, odpowiednikiem Facebooka, to większość studentów czymś handluje. Ok? Naprawdę większość. I po prostu chcą być bogaci, dlatego że taka jest kultura i ten przyrost naturalny, bla, 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 bla. Ok. Teraz pomówmy o możliwości pracy. Nam się wydaje, że Chińczycy robią za miskę ryżu. Na ludzie, często to słyszę, jak jadę do Polski, że Chińczycy robią za miskę ryżu. Podam wam przykład. Moi studenci, skoro jestem na anglistyce, tak, moi studenci mają zostać w większości nauczycielami języka angielskiego. I w Chinach nie ma szkół publicznych. Za wszystkie szkoły się płaci, tak? Dzięki czemu są szkoły dla ubogich, ale też są elitarne szkoły. Jeżeli któryś z moich studentów, przypuśćmy, jest dobry z angielskiego, przejdzie interwiu bez problemu w tej szkole, na starcie dostaje 6 tysięcy złotych na miesiąc, nie mając nawet tytułu magistra. Ok? Więc płace są bardzo, bardzo rozległe, bo jest duża rzesza ubogich ludzi, tak? Ale bardzo łatwo w Chinach jest się stać bogatym tylko dlatego, jeżeli dobrze pracujesz. Bo na przykład mój kolega jest obecnie, jest właścicielem kilku klubów nocnych, a mówi mi: Filip, jak ja byłem w twoim wieku, a on jest przed 40, ja mam 30 lat. On mówi, że Filip, jak ja byłem w twoim wieku, ja zarabiałem 3000 juanów miesięcznie, czyli 1500 złotych. I on, nie pochodząc z bogatej rodziny, tylko będąc pracowitym i pomysłowym, no doszedł już w tej chwili no do majątku sześciocyfrowego miesięcznie. Okej? Dobra, i teraz jeszcze trochę pomówmy o tym. Wrócę tylko, bo umknie myśl. Słuchajcie, w Chinach, przez to, że mają inne wartości, dziewczynki uczy się, do tego przyznało już mi się kilka studentek, że je w domu uczy się, że facet je zostawi, tak? Bo on sobie kupi nową. Więc one są uczone pogodzić się z tym, że facet ją zdradzi albo zostawi, tak? I one wiedzą, że muszą zrobić wszystko, żeby ten facet, zanim je zdradzi, zdążył im kupić dom i mieszkanie. W ogóle, jeżeli facet w Chinach nie ma domu, dom i mieszkanie, dom i samochód, jeżeli facet w Chinach nie ma domu i samochodu, to w zasadzie musi się pogodzić z tym, że nie będzie miał ładnej dziewczyny czy żony, tak? I słuchajcie, znam wielu bogatych Chińczyków, jak na przykład ten wspomniany przed chwilą, i żaden z nich nie ma szczęśliwego życia rodzinnego. A to z prostego powodu, oni sobie kupują nowe. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się, że no, ta rodzina jest przykładna, a ja znając tego faceta, ja wiem, co on robi. Ja wiem, ile on ma skoków w bok, tak? Bo jego na to stać. W ten prosty sposób. Ok, możliwości pracy. Teraz tak. Możliwość pracy w Chinach jest na każdy możliwy sposób. Możecie. Jedna dziewczyna dorobiła się milionów, wymyślając przez internet ludziom angielskie imiona. Wyobrażacie to sobie? I się do niej zgłaszali, tam jej płacili częściowo, nie wiem ile pieniędzy, i ona
zarabiała w ten sposób. Inna sprawa jest taka, że przez internet jest teraz tyle różnych możliwości zarabiania pieniędzy. No na przykład na zachodzie jest teraz popularny Twitch czy YouTube. Ludzie stają się YouTuberami, żeby zarabiać pieniądze. Tutaj też to funkcjonuje. Natomiast możecie sobie wyobrazić, że skoro Chiny są potężne, to na przykład siedzi sobie laska, która tylko dlatego, że jest ładna, zaczyna śpiewać i fałszuje, ale tam ludzie wysyłają jakieś upominki i ona na tym zarabia duże, duże pieniądze, tak? Mało tego, na chińskim Allegro, czyli Taobao, jest taka możliwość, że po prostu zjeżdżamy sobie niżej i ktoś pokazuje swoje produkty, czyli na przykład mają tam jakiegoś modela i on przez godzinę o tym wszystkim opowiada i on dostaje prowizję od tego, ile zostanie sprzedane, tak? Inna sprawa, wyobraźcie sobie, no nie wiem, losowe tragedie, tak? Macie 70 lat, jesteście kobietą i no tracicie całą rodzinę. Emerytura nie funkcjonuje. I w Chinach wciąż możecie pracować. Jak? Dla przykładu. Możecie, jeżeli na przykład lepicie dobre pierogi, możecie lepić pierogi, sprzedawać je przez internet, czyli to, co my mamy teraz w Polsce, chyba pyszne.pl. Oczywiście w Chinach to dużo lepiej funkcjonuje. I teraz tak. Wy lepicie pierogi, tak? Ktoś sobie je tam przez internet zamówi. Dodatkowo ta firma zatrudnia ludzi, którzy tylko wystarczy, że mają skuterek, oni będą dowozić, tak? Czyli sprzedając wasze pierogi, nie dość, że wy zarobicie pieniądze, to jeszcze zarobi pieniądze ten, co jedzie motorkiem, tak? A ktoś, kto kupuje, dostanie pyszne pierogi do domu i on wam wystawi komentarz. Wiadomo, czym lepsze komentarze, tym jesteście tam wyżej w sklepiku i tak dalej, stajecie się, możecie sobie podnieść ceny, bla, 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 czyli wolny rynek. Właśnie, w Chinach jest wolny rynek, w Chinach jest pełen kapitalizm, ok? Na przykład, też powiedzmy, że macie tylko motor i to funkcjonuje w Chinach, że jeżdżą sobie motorkami i zawsze mają jeden kask na głowie, a drugi wisi na kierownicy. Oznacza to, że ten ktoś zarabia sobie jako taksówkarz jeżdżący motorem. No i oczywiście nie ma kasy fiskalnej, tak? A ja już widziałem akcję, że oni nawet normalnie policjantów wożą i nikt tutaj się nikogo nie pyta, skąd ma pieniądze. Tak długo, dopóki nie jesteś złodziejem i albo nie masz procesu, nikogo to nie obchodzi. Czyli nawet ja, dostając pracę dorywcze, nawet nieraz przez swojego szefa, który mnie zatrudnił tutaj na uczelni, nawet on przychodzi do mnie, żebym pojechał do jakiejś szkoły, gdzieś pracował. Ja w życiu żadnego kontraktu innego nie podpisuję. Dostaję pieniądze w gotówce i nikogo to nie dziwi. Nic się nie dzieje. To jest wszystko normalne. Czyli my już nie wiemy na Zachodzie, jak my zwariowaliśmy, że za wszystko musimy płacić podatek. Aha, teraz wdaję się w politykę, tak? Jedna uwaga, polityki w ogóle nie śledzę, ona mnie tam nie interesuje, tym bardziej, że polska polityka dzieje się w Polsce, ja jestem bardzo, bardzo daleko stamtąd. Nikt mi za ten filmik nie zapłacił. Nie znam polskich opcji politycznych i nie wiem, dla której moja byłaby wsparciem, więc po prostu mówię, jak jest, ok? Nie kombinuję. Teraz tak, koszty życia. Słuchajcie, w Chinach przez to, że jest bardzo duża warstwa ludzi biednych i bardzo duża warstwa ludzi bogatych, możecie żyć na dowolnym poziomie, jaki chcecie. Czyli na przykład, jeżeli jesteście biedni, możecie iść do restauracji i zjeść potężny obiad za jakieś tam 4 zł, tak? Dla przykładu, miska ryżu, samego ryżu, kosztuje 15 groszy. W restauracji. To nawet jeżeli to 15 groszy wy znajdziecie na ulicy w ciągu dnia, nawet jeżeli jesteście biedni, tak? Czyli można za to przeżyć. A z kolei na przykład idziecie do innej restauracji, czy do jakiejkolwiek, czy jakakolwiek rozrywka w Chinach, one są dużo, dużo droższe, tak? Mój filmik o klubach nocnych nagrywałem i tam pokazywałem, że 50 zł za jeden koktajl, tak? Jak was stać, to proszę bardzo. A jak was nie stać, no to możecie za 15 groszy jeść miskę ryżu, ok? Dobra, teraz to jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie Didi. Didi to jest po prostu nasz Uber. I teraz wiem, że w Polsce była wojna o Ubera, to chciałbym wam powiedzieć, jak to tutaj zostało rozstrzygnięte. Zostało to w ten sposób rozstrzygnięte, że oczywiście jest wolny rynek, czyli to Didi wprowadzono i teraz... Ja pamiętam jeszcze sytuację sprzed lat 4-3, kiedy tego jeszcze nie było i co się działo. Działo się mianowicie to, że stały taksówki pod kampusem, jak ja chciałem jechać do centrum, oni w życiu nie włączali taryfy, tylko mówili mi 30 yuanów,
jak nie, to nie jedziesz. I brali oczywiście pieniądze do ręki, a jak zdarzało się, że jakiś tam być może trochę nieśmiały kierowca włączył taryfę, okazywało się, że jest to 27 juanów, tak? Plus oczywiście pewnie, skoro to była kasa fiskalna, no to podejrzewam, że właściciel tych taksówek też dostawał z tego jakiś profit, dlatego oczywiście kierowca nie chciał tego włączać, tak? Bywały sytuacje, że na przykład facet potrafił pokazać na deszcz i mówi, że będzie drożej, bo pada, a inaczej będę stał i czekał na kolejną taksówkę w deszczu. Okej, no i wprowadzono Didi. I teraz co się okazało? Oczywiście taksówkarze nie lubią się z Didi, tak? To jest jasne. Ale jeżeli ktoś właśnie ma auto i nie ma pracy, albo po prostu chce sobie dorobić po pracy, bo kto mu zabroni, no to staje się taksówkarzem Didi i oczywiście działa to w ten sposób, jak w Polsce dzwonimy, on do nas podjeżdża i nagle się okazało, że można jeździć dużo bardziej komfortowo, dużo taniej, w czystym aucie, w miłej atmosferze, tak? Mówimy im, włącz panie, klimatyzację od razu włącza, tak? Dlaczego? Bo za to, za jego usługi dajemy gwiazdki. Od 1 do 5, czym bliżej 5 gwiazdek dostaje średnią ocenę, tym więcej pieniędzy zarabia procentowo, tak? Czyli powiedzmy, że strzelam, nie znam konkretnych konkretnych przeliczników, ale to jest tak, że jeżeli ja płacę 20 juanów, to powiedzmy, że jeżeli ktoś ma 5 gwiazdek, to on przez firmę dostanie 18, tak? Czyli firma sobie pobierze 2. A jeżeli jego ranking jest tam 4,5, to on na przykład dostanie 17. Czyli widzicie, jakość jego usługi pozwala mu zarabiać więcej pieniędzy. I jak to wpłynęło teraz na taksówki? Ano w bardzo prosty sposób. W tej chwili taksówkarze zawsze włączają taryfę, tak? Zawsze włączają taryfę, nagle są mili, nagle są przyjaźni. Wolny rynek. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, że wiadomo, na krótkie dystanse Didi jest dużo tańsze, dlatego że nie ma opłaty startowej. Taryfa zwykła tutaj akurat u nas w mieście to jest 8 juanów, tak? Jeżeli wchodzimy do taksówki. Ale co się okazuje, że na długich dystansach zwyczajna taksówka, mając jeszcze ten, nazwijmy to archaiczny przelicznik, jest tańsza niż Didi. Czyli i ci zarobią. Wystarczy tylko, że ja jako klient wiem, co wybrać, ok? Czyli tak wygląda ta rywalizacja. Dobra, pogadajmy o podatkach, bo to jest o tyle ciekawe, że ja nie wiem, jak podatki funkcjonują w Chinach. Bo taka w zasadzie kwota, jaką ja mam napisaną na kontrakcie, to ja dostaję w zasadzie tylko co miesiąc mój podatek. Trudno, jeszcze go nie obliczyłem, dlatego że ja tam mam jakiś pułap mediów w mieszkaniu, powyżej którego muszę dopłacać, tak? Czyli na przykład jak cały dzień mam lampę włączoną, czy ten grzejnik, który jest za wami, no to jak przekroczę limit, no to wiadomo, dopłacam. Dlatego nigdy nie wiem, ile wynosi mój podatek, ale słuchajcie, nigdy nie wzięto więcej z mojej pensji niż 5% tego, co jest na kontrakcie napisane, tak? No to praca, płaca brutto, netto, sami widzicie, jak to wygląda, tak? Okej, i w końcu rząd. Słuchajcie, my myślimy na zachodzie, że biedni Chińczycy mają nad sobą tyrana w postaci chińskiego rządu, są nieszczęśliwi, są łamane prawa człowieka. Okej, kiedy prezydenta Chin zaproszono na jakąś tam debatę Organizacji Narodów Zjednoczonych i zarzucono mu, że jest na przykład w Chinach kara śmierci, on powiedział im w bardzo prosty sposób: słuchajcie, co wy wiecie o prawach człowieka? Chiny w ciągu 30 lat wyprowadziły z głodu 300 milionów ludzi. To kto dba o ludzi? My czy wy? Tak? I jak to wygląda? Chińczycy w ogóle się nie przejmują polityką. Nie muszą. Po co? Mają cały czas tę samą partię, nie mają wyborów, tak? Mają mądry rząd. I teraz jedna ciekawa kwestia. Jeżeli na przykład oni wiedzą, że przy władzy będzie wciąż komunistyczna partia,
Więc komunistyczna partia może robić plany, przypuśćmy, 8-letnie, tak? Budowy autostrad czy linii szybkich kolei. U nas jest to nie do pomyślenia, bo jeżeli ktoś zostaje wybrany do Sejmu, przypuśćmy, to jego obchodzą tylko kolejne 4 lata. On nie będzie robił nic na przykład na 5 lat do przodu, dlatego że owoc jego pracy mógłby wejść w życie dopiero za rządów przyszłej ekipy, która by uznała, że to był ich pomysł. Więc nikomu na tym nie zależy, tak? Dlatego w Polsce przez to, że mamy demokrację, trzeba się wyborcy podlizać, tak? I trzeba się zająć tylko najbliższymi 4 latami. 4? Przepraszam, ja może nawet nie wiem, czy kadencja rządu trwa 4 czy 5 lat. Bo pewnie jest inaczej niż prezydencka. Jak widzicie, nie ma nic wspólnego z polityką, tak? Ale mam nadzieję, że udało mi się streścić, jak to rzeczywiście w Chinach wygląda. Jeżeli ktoś powie, że Chińczycy robią za miskę ryżu, to się głęboko myli. Proszę powiedzieć ten przykład, że moi studenci potrafią na starcie w szkole zarabiać 6 tysięcy złotych miesięcznie. Albo też jeszcze jeden taki przykład. Na Uniwersytecie Medycznym w moim mieście uczyłem też międzynarodowe pielęgniarki. To był taki kierunek, że to były pielęgniarki przygotowane do tego, żeby jechać na zachód do pracy. Ale one biedne chciały zrezygnować ze studiów, kiedy zapytały mnie, ile zarabia pielęgniarka w Polsce. Bo okazuje się, że pielęgniarka w Chinach zarabia dużo więcej. I to też zależnie w którym szpitalu, tak? Bo nie ma płacy minimalnej, ok? I nie ma państwowej płacy. Czyli tak jak w Polsce każdy nauczyciel zarabia tyle samo, no to w Chinach nie, zależnie od tego, w jakiej jesteś szkole, ok? Tak samo przedszkola, szpitale, nie ma prywatnych, ok? Czyli po prostu płacicie za usługę i dlatego jest taka rozbieżność cenowa. Są znachorzy dla ludzi biednych, no ale są też super szpitale ekskluzywne dla ludzi bogatych, ok? Tak to mniej więcej wygląda, więc pomimo tego, że jest komunizm, nie ma socjalizmu w Chinach, jest wolny rynek, tak? Każdy ma prawo się bogacić i przez to, że mają inny system wartości, oni się będą wciąż bogacić, tak? Bo bycie Chińczykiem to znaczy staranie się być bogatym. Koniec. Cześć.